Czy wiesz, że niektóre leki gotowe możemy zastąpić lekami recepturowymi, co może okazać się bardzo korzystne dla naszych pacjentów? Leki recepturowe, w przeciwieństwie do wyrobów gotowych, nie zawierają substancji konserwujących. Stanowi to dobrą wiadomość dla pacjentów podatnych na alergie. Często również dzięki stałej odpłatności za lek recepturowy wynoszącej obecnie 14 zł, pacjenci mogą zakupić lek recepturowy z tą samą substancją czynną w niższej cenie niż cena wyrobu gotowego. Jest to szczególnie istotne dla osób, które dany preparat muszą stosować przewlekle. Jakie więc leki gotowe możemy zastąpić lekami recepturowymi? W dzisiejszym odcinku zaprezentuję kilka przykładów. Maść borna jest to preparat o działaniu odkażającym i ściągającym. Charakteryzuje się słabym działaniem przeciwgrzybiczym i przeciwbakteryjnym. Wskazaniem do stosowania są oparzenia, niewielkie uszkodzenia naskórka czy stany zapalne skóry. Maść z hydrokortyzonem. Hydrokortyzon to substancja czynna, działająca przeciwzapalnie, przeciwalergicznie i przeciwreumatycznie. Posiada właściwości immunosupresyjne poprzez zmniejszenie ilości limfocytów, monocytów i granulocytów kwasochłonnych. Hamuje również wydzielanie prostaglandyn, leukotrienów i cytokin. Środek stosowany najczęściej w schorzeniach skóry, do których możemy zaliczyć m.in. atopowe zapalenie skóry, liszaj rumieniowaty, łojotokowe zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, świerzbiączka, a także w innych postaciach wyprysków skórnych. Maści z witaminami A i E. Pierwsza z witamin jest niezbędna do prawidłowej regeneracji naskórka, zmniejszając jego złuszczanie i rogowacenie. Stosowana osłonowo w celu jego regeneracji, złagodzenia stanów zapalnych, a także w celu ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Z kolei witamina E charakteryzuje się działaniem antyoksydacyjnym. Jej działanie łagodzi podrażnienia i poparzenia skóry. Jest składnikiem filtrów przeciwsłonecznych. Działa również przeciwzapalnie oraz przeciwobrzękowo. Pobiega przebarwieniu skóry, a także ją nawilża i wygładza. Maść z detromycyną. Jest to środek leczniczy zawierający substancję czynną chloramfenikol, antybiotyk o szerokim spektrum działania na bakterie gramojemne, gram dodatnie, a także krętki i rikecje. Mechanizm działania tej substancji polega na hamowaniu biosyntezy białek i lipidów w komórce bakteryjnej, stosowany do miejscowego leczenia ropnych chorób skóry zakażonej opornymi na leczenie innymi antybiotykami. Maść ichtiolowa. Ichtiol charakteryzuje się działaniem przeciwłojotokowym, przeciwbakteryjnym, przeciwzapalnym i ściągającym. Miejscowo stymuluje ona mikrokrążenie, przez co ma również działanie rozgrzewające. Przyspiesza gojenie ran. Jak wynika z badań, ogranicza ona rumień po nadmiernej ekspozycji skóry na światło UVB. Maść ta stosowana jest m.in. w wypryskach, trądziku oraz czyraczności. Ułatwia odchodzenie ropy. Jak widać, są leki gotowe, które możemy zastąpić preparatami robionymi w aptece. Oczywiście może to nastąpić po konsultacji pacjenta z lekarzem. W niektórych sytuacjach taka zamiana przyniesie spore korzyści pacjentowi. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę.